Nazywam się Halina Skrzypek i pozwoliłam sobie na przyniesienie moich szopek, które sama zrobiłam, na uroczystość u seniorów. Są to szopki krakowskie. Mój tatuś robił je i stąd wzięło się zamiłowanie u mnie, bo kiedy przyjechałam do Kanady, czegoś mi brakowało przy świętach Bożego Narodzenia, więc postanowiłam zrobić szopki. No i teraz już mam Polskę w domu. Zwyczaj sporządzania szopek w okresie świąt Bożego Narodzenia wywodzi się z prastarego kultu żłobka betlejemskiego i znany jest wśród europejskich narodów chrześcijańskich od zamierzchłych czasów. Rozpowszechnienie lub nawet pomysł przedstawienia misterium narodzin Chrystusa przypisywane jest świętemu Franciszkowi z Asyżu, który w 1223 roku w miejscowości Grecjo we Włoszech zainscenizował stajenkę ze żłobkiem i zwierzętami. Do Polski zwyczaj inscenizacji szopki, zwany jasełkami, przybył wraz z zakonem franciszkanów w XIII wieku. Pierwsze jasełka były nieruchome w kościołach, na tle dekoracji z egzotyczną roślinnością ustawiano stajenkę ze żłobkiem i rzeźbionymi figurkami. Z czasem, może pod wpływem prądów humanistycznych, pojawiły się również figurki świeckie, które pod koniec XVII wieku nabrały ruchu i coraz bardziej odcinały się od akcji religijnej. Wielki rozkwit jasełek przypada na okres baroku. Miały one wesoły, często rubaszny charakter, wywołujący żywe reakcje widzów, co nie licowało z majestatem miejsca i w 1736 roku spowodowało ich zakaz. Odtąd w kościele można było ustawiać wyłącznie statyczne żłobki. Ale przedstawienia ruchomych kukiełek były już zbyt popularne, by mogły zaginąć. Zrodziła się szopka wędrowna, która przy zachowaniu stałych scen związanych z Bożym Narodzeniem wprowadziła niczym nieskrępowane satyryczne teksty. W XIX wieku w Krakowie narodził się fenomen pod nazwą szopka krakowska. Smukły budyneczek z wieżami i kopułami o motywach krakowskiej architektury. Najstarsza zachowana szopka krakowska, przechowywana w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pochodzi z około 1900 roku i jest dziełem Michała Ezenekiera, murarza i kaflarza z Krowodzi. W drugiej połowie XIX wytworzył się jakby odrębny cech szopkarzy. Należeli do niego przeważnie murarze zamieszkujący przedmieścia Krakowa, głównie Zwierzyniec i Krowodzę, szukający w okresie jesienno-zimowym innych źródeł zarobków. Tworzyli oni dwa rodzaje szopek – małe, bez scen lalkowych, do postawienia pod choinką i duże, nieraz nawet 3-metrowe, przystosowane do odgrywania lalkowego widowiska z aktualnymi tekstami i muzyką, czyli tak zwanego chodzenia po kolędzie. Duże, bogate szopki świadczyły o poziomie artystycznym rywalizujących ze sobą grup kolędniczych, czekających na zaangażowanie na rynku głównym na linii AB. Zamożne rodziny, a szczególnie inteligencja krakowska, zapraszała ich do swoich domów. Pierwsza wojna światowa zahamowała tradycję odgrywania jasełek. Powoli mijała na nie moda. Miejsce dawnych zespołów zajęły grupy śpiewające po domach kolędy. Szopki, z którymi chodzili, były mniejsze, uboższe, a ruchome figurki zastąpiono statycznymi z drukowanego papieru. Do odrodzenia sztuki szopkarskiej przyczyniły się konkursy. Pierwszy konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską miał miejsce 21 grudnia 1937 roku i odtąd datuje się szczególny rozwój. Szopka budowana specjalnie na konkurs. Zachowując zasadniczy schemat szopki krakowskiej z końca XIX wieku, wprowadza się coraz więcej twórczo przetworzonych motywów zabytkowej architektury Krakowa. Krakowska szopka zrobiła wielką światową karierę, a Polakom, gdziekolwiek by się nie znaleźli, zawsze przypomina ojczyznę i czas świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku wraz z tymi szopkami, które są naprawdę najlepsze na całym świecie.